siedzisz właśnie przed komputerem, jesteś zapracowany, to właśnie coś dla Ciebie. Parę minut ćwiczeń na uelastycznienie kręgosłupa, wzmocnienie nadgarstków i wszystkich mięśni, które są spięte, kiedy siedzimy przy biurku za komputerem. Co więcej, nie będziemy wstawać od krzesła i zostaniemy cały czas przy biurku. Zapraszam. Odsuniemy się od biurka. Ja usiądę przodem do Was, żeby było lepiej widać, ale Wy możecie zostać przy biurku, tylko delikatnie odsunięci. Połóż ręce na udach i zacznij krążenia barkami w tył, rozluźniając całą obręcz barkową. Jeszcze cztery. Obszerne. Jak największe i do przodu. Oddalaj barki od uszu, szukaj tej przestrzeni. Zrelaksuj się, to Twoje minuty, to Twój czas. Jeszcze dwa powtórzenia i skłony boczne. Złap się za siedzisko, wyciągnij jedno ramię w jedną, drugie ramię w drugą. Siedząc mniej, stopy stabilnie oparte o podłoże, palce stóp delikatnie skierowane do wewnątrz, tak żeby zewnętrzne krawędzie były równoległe i poczuj tą stabilizację, którą dają Ci stopy i biodra, na których siedzisz. Kości udowe są poza siedziskiem krzesła. Ostatnie powtórzenie. Złącz dłonie przed klatką piersiową, mocno naciskając na siebie. Kieruj palce do przodu i na siebie. Wyciągaj kręgosłup do góry. Tak jest. Czubek głowy sięga do sufitu. Przenieś ramiona przed siebie, spleć palce. Wnętrza dłoni skieruj do przodu, wyciągnij ramiona do góry, tak żeby wydłużyły się Twoje boki ciała. Skręć się z wydechem w jedną stronę, z wdechem wróć do centrum, z wydechem w drugą stronę, z wdechem do centrum. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Wydech. 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 Opuść ramiona, przekręć, zmień splot palców. Jeszcze raz. Unieś do góry i teraz zrobimy lekki skłon w jedną stronę, dociskając mocno obie stopy, szczególnie stopę przeciwległą do naszego skłonu. Jeszcze trzy, dwa i ostatnie powtórzenie na jedną i na drugą stronę. Opuść ramiona, rozpleć dłonie, zegnij w łokciach, jeden łokieć połóż na drugi, zapleć dłonie, jest to pozycja orła Garudasana, wyciągnij się mocno, poczuj jak uelastyczniasz swoją obręcz barkową, szyję i unoś delikatnie ramiona do góry z tej pozycji. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, rozpleć dłonie, zmieniamy zaplot, kładąc drugą na tą przednią i jeszcze raz unosimy do góry. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Rozpleć ramiona, opuść. Odwrócę się do przodu do kolejnych ćwiczeń, żeby były bardziej widoczne. Ty zostań w tym miejscu, w którym jesteś. Usiądź wygodnie, wyciągnij ramiona do przodu, z wdechem otwórz klatkę piersiową, z wydechem zaokrąglij plecy. Uelastyczniamy nasz kręgosłup, nasze kręgi piersiowe, nasze kręgi szyjne, kręgi lędźwiowe. Wdech i wydech. Jeszcze trzy takie powtórzenia. Wydech, wdech, wydech. Ostatnie. Wydech. Wróć do pozycji neutralnej, weź wdech i z wydechem skręć się w jedną stronę, pomagając sobie w tym skręcie, chwytając za oparcie krzesła i za zewnętrzne kolano. Z wdechem rośnij do góry, z wydechem jeszcze mocniej się skręć. Utrzymaj tę pozycję przez dwa oddechy, czując jak wspaniale rozciąga się Twój kręgosłup, jak się rotuje, tych ruchów zawsze brakuje kręgosłupowi, musimy mu go dawać. Z wdechem wróć do centrum i z wydechem skręć się w drugą stronę. Pilnuj tego, żeby Twoje kolana były w jednej linii, żeby jedno nie cofało się w stosunku do drugiego, żeby stopy stabilnie stały, z wdechem winduj się do góry, z wydechem jeszcze mocniej skręcaj. Weź wdech, z wydechem wróć do centrum, oprzyj łokcie na blacie biurka przed Tobą, troszeczkę wycofaj krzesło, złącz dłonie i
Schowaj głowę między ramiona, czując, jak rozciąga się Twoja klatka piersiowa, jak wyciągają się boki tułowia, jak pracujesz swoją obręczą barkową. Rozluźniaj się, wyciągaj. Zostań w tej pozycji. Dwa oddechy. Po czym unieś się, wróć do siedzenia i na zakończenie rozciągniemy nasze mięśnie pośladkowe, które wykonują bardzo dużą pracę. Siedząc na nich, załóż jedną kostkę na przeciwległe kolano, wyciągnij się i zrób delikatny skłon do przodu, tak żeby się mocno wyciągać, mostek ciągnąc do brody. Opuść głowę, żeby szyja była w przedłużeniu kręgosłupa. Wróć do góry, połóż drugą stopę. Wyciągnij się i wykonaj skłon, żeby jeszcze mocniej poczuć rozciąganie. Wróć do siedzenia, usiądę teraz tyłem, żeby już pokazać ostatnie ćwiczenie, które jest haczykiem. Jedna ręka do góry, druga na dół. Postaraj się złączyć ze sobą dłonie. To jest ćwiczenie, które wspaniale rozciąga to, co mamy najbardziej spięte podczas siedzenia za biurkiem, czyli naszą klatkę piersiową, nasze barki, nasze obojczyki, nasz odcinek szyjny. Zmień splot. Jeśli nie możesz chwycić za palce, po prostu wykonaj tę pozycję, starając się, żeby dłonie były jak najbliżej. To też jest świetna praca. Wyciągnij ramiona do boku. Mam nadzieję, że czujesz się teraz trochę lepiej i z wielką ochotą wrócisz do dalszej pracy, czego Ci bardzo życzę. Do zobaczenia na macie wieczorem. Pa!